za pobyt w domu. Proszę bardzo o zachowanie ciszy tam niektórych, żebym ja mógł dobrze słyszeć. Myślę, że wszyscy są zainteresowani. Oczywiście dokument będzie do wglądu w całości, natomiast takie krótkie podsumowanie zechcecie Państwo, chciałabym je zaprezentować. Ustawy o samorządzie gminnym dla ustalenia planu pracy 2013-2043. Projekt. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Otóż nad projektem planu pracy do 2 575 464 zł oraz rozchody w wysokości 19 066 450. Tomaszowa na Mazowieckiego na lata 2013-2040. Planie budżetu przedstawiono także strukturę osiągniętych dochodów oraz kształtowanie się wydatków na realizację zadań obowiązkowych i fakultatywnych. Opinię składu orzekającego o projekcie uchwały budżetowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok. Bo taka to już jest rzetelność i taka to już jest współpraca z mediami. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 21. To jest podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 36/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania. Bardzo proszę pana naczelnika o zabranie głosu. Przed przedstawieniem uchwały pan Wiesław Pawłowski, przewodniczący komisji. Proszę. Panie Przewodniczący, w związku z prośbą pana prezydenta Zania proszę o kilka minut przerwy. Jednocześnie proszę o zwołanie Komisji Gospodarki Komunalnej z obecnością pana prezydenta. Chcielibyśmy kilka spraw sobie jeszcze wyjaśnić i właściwie przygotować działania. Rozumiem, że po przerwie pan naczelnik dokładnie dopiero tak przedstawi nam już. Jeśli nie słyszę sprzeciwu, żebyśmy nie głosowali, to oczywiście to zapraszam kolegów na spotkanie pana prezydenta. Ogłaszam kilkanaście minut przerwy, ale proszę o sprawne przeprowadzenie tych obrad. Dziękuję bardzo, ogłaszam przerwę. Przypominam, proszę państwa, wznawiamy obrady. Przypominam, że jesteśmy w punkcie 21, to jest podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 36/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania. Głos ma pan naczelnik Dariusz Banaś, Wydział Inżyniera Miasta. Panie Przewodniczący, Panowie, Panie Radny. W imieniu Prezydenta chciałbym zaprezentować projekt uchwały i tutaj sprostowanie nie Prezydenta, tylko oczywiście Rady Miejskiej. To jest typowa omyłka. Zmianie uchwały nr 36/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa z dnia 27 marca 2013 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie tej strefy i sposobu ich pobierania. Zanim przejdę do tej treści uchwały, to powiem parę słów wprowadzenia. Radni przyjęli tę uchwałę w marcu. Ona została opublikowana w miesiącu maju z uwagi na wniesione te zastrzeżenia do wojewody. I od tego momentu, gdy została opublikowana, my przygotowaliśmy jako wydział postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia operatora strefy. I chciałem powiedzieć, że w tej specyfikacji już zakładaliśmy, że będzie ta zmiana uchwały i ona będzie dotyczyła opłat abonamentowych. W trakcie komisji okazało się, że wymagają również dokonania inne zmiany i te zmiany zostały również tutaj uwzględnione. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy podpisaną umowę z operatorem
na dzień 20 sierpnia i operator przystąpił do zorganizowania strefy. Na zorganizowanie strefy ma 2 miesiące, czyli od dnia 21 października ma obowiązek uruchomienia stref. A teraz przejdę do uchwały, do zmiany uchwały i będę omawiał może po kolei te punkty. Są trzy zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy terminu wejścia w życie uchwały pierwotnej, ponieważ tak jak mówiłem, to wynika bezpośrednio z faktu, że operator musi mieć 2 miesiące na wprowadzenie strefy, w związku z tym od 20 sierpnia 2 miesiące, to jest data 21 października. I to jest punkt pierwszy, czyli paragraf 8 otrzymuje brzmienie: uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 21 października 2013 roku. Druga zmiana dotyczy załącznika 2 do uchwały. I ten załącznik numer 2 zawiera stawki opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie. Opłaty jednorazowe nie uległy zmianie, natomiast opłaty abonamentowe ulegają zmianie w następującym zakresie. Opłata miesięczna abonamentowa dla podmiotów, które są wymienione w paragrafie 3 ustęp 2 punkt 1 i 2 uchwały, za pierwszy pojazd wynosi 20 zł. Miesięczna za każdy następny pojazd, propozycja jest 150 zł. Opłata miesięczna dla prowadzących działalność gospodarczą, czyli tych wymienionych w punkcie 3, w paragrafie 3 ustęp 2 punkt 3, wynosi 150 zł. A następnie pojawiają się opłaty abonamentowe roczne. I odpowiednio dla tych pierwszych 120 zł za pierwszy pojazd, 900 zł za każdy następny pojazd oraz dla przedsiębiorców za każdy pojazd 900 zł. Pozostałe opłaty wymienione w tym załączniku nie ulegają zmianie. Trzecia zmiana w uchwale to jest zmiana w regulaminie strefy płatnego parkowania, która stanowi załącznik nr 3 do uchwały pierwotnej. Wprowadza się tam następujące zmiany. Skreśla się paragraf 7, który jak gdyby cedował na prezydenta opracowanie sposobu postępowania przy rozpatrywaniu reklamacji. Ten paragraf ulega skreśleniu. Natomiast dodaje się w regulaminie strefy płatnego parkowania po rozdziale 6, rozdział 7 o tytule: postępowanie przy rozpatrywaniu reklamacji od nałożonych opodatkowych za parkowanie w strefie bez wniesienia opłaty. W brzmieniu, które Państwo tutaj mają przedstawione, pojawia się paragraf 17, dlatego że to jest kontynuacja jak gdyby rozdział 6 kończył się na paragrafie 16, tutaj się pojawia paragraf 17. I nie będę tutaj cytował tego paragrafu, bo jest w miarę, wszystko tutaj jest jasne. Powiem tylko, że reklamacje będą rozpatrywane przez administratora strefy i on będzie zobowiązany do przeprowadzenia tej całej procedury wynikającej z tego paragrafu. No i oczywiście pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie w tej uchwale i uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. To wszystko. Dziękuję panie naczelniku i poproszę o opinię komisji. Komisja Gospodarki Komunalnej. Proszę pan Wiesław Pawłowski. Szanowni Państwo, na poprzednim posiedzeniu komisji prezydent przedstawił projekt uchwały. Koledzy radni zgłosili szereg wniosków do tegoż projektu. W szczególności był wniosek w zakresie umieszczenia w projekcie uchwały spraw, które przed chwilą pan Banaś tutaj przedstawił. Na przerwie odbyło się posiedzenie komisji. Prezydent szczegółowo przedstawił wprowadzone zmiany i komisja jednogłośnie przyjęła tak przedłożony projekt uchwały. W związku z tym myśmy sobie przygotowali do jego przegłosowania w takiej wersji, jak pan inżynier Banaś go przedstawił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Rozumiem, to chodzi o drugą wersję, tak zwaną, nad którą pracujemy, bo... Ładnie tak, panie przewodniczący. Dziękuję. Proszę bardzo, czy inne komisje mają swoje stanowiska? Proszę bardzo. Nie ma. W takim razie bardzo proszę o dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo, pani Wacława Bo. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Panie naczelniku, ja po raz pierwszy spotykam się z taką sytuacją, że we słowie wstępnym do prezentacji uchwały mówi upoważniona osoba, w tym wypadku pan, że z góry było wiadomo, że będą dokonywane zmiany. Pytam zatem, komu było wiadomo? Projekt uchwały, jaki był przygotowany i był procedowany w marcu, nie zawierał takiej klauzuli, o której pan był uprzejmy tutaj dzisiaj powiedzieć. Uchwała miała swój kształt, swoje zapisy i zgodnie z wymogami demokracji większością głosy została przegłosowana. Jak wszyscy państwo tu obecni na sali wiecie, to jedna z tych uchwał, która wywołała w mieście burzę. Ja nie chcę odnosić się do niczyjego wystąpienia, ani medialnego, ani prasowego, ani tym do żadnego. Chcę tylko, żebyście pozwolili mi państwo na trzy zdania przypomnienia, jakie były fakty. A fakty były takie, że w dniu, w którym procedowany był projekt uchwały, radni otrzymali dokument w określonym kształcie. Wcześniej omawiany na komisjach, wcześniej dyskutowany wielokrotnie. Na tejże komisji obecna była pani Drzewoska-Uczak, która, jak mniemam, przyszła na naszą sesję, by stanąć w obronie konsumentów i wskazać na pewną nieprawidłowość. Została wysłuchana, ale jednocześnie służby prawne pana prezydenta zakwestionowały zasadność i prawo do wnoszenia jakichkolwiek wniosków do uchwały przez tę właśnie panią, wskazując, że jedynymi uprawnionymi do składania wniosków są radni. Po tej interpretacji prawnej nastąpiła krótka przerwa w procedowaniu, po której to w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości został złożony tożsamy wniosek, który zdecydowanie odnosił się do wysokości opłat dla mieszkańców zamieszkałych w strefie płatnego parkowania, zarówno co do kwoty miesięcznej, jak i co do kwoty rocznej. W wyniku demokratycznego głosowania ten wniosek nie uzyskał akceptacji i nie zostały naniesione zmiany w pełnym brzmieniu projektu uchwały. Z tego, co mi jest wiadomym, do Rady Miejskiej wpłynęło pismo wojewody z datą 25 kwietnia 2013 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania. I tu wojewoda zawiadamia, uzasadnia i zobowiązuje Radę Miejską do wyjaśnień, które w ciągu 3 dni mają być przekazane do służb wojewody. Z datą 29 kwietnia 2013 roku z pieczątką Rady Miejskiej z podpisem pana wiceprzewodniczącego Kumka poszło wyjaśnienie do wojewody. Jakież było moje zdumienie, proszę państwa, kiedy ja zostałam zapytana, jakiej to odpowiedzi udzieliła Rada Miejska wojewodzie. Być może ja znowu się mijam z przepisami prawa i chętnie wysłucham tych przepisów w tym zakresie. Natomiast ja nie przypominam sobie, żeby Rada w jakiejkolwiek formule, czy to w trybie nadzwyczajnym, czy w jakiej innej formule, została zaznajomiona z wątpliwościami wojewody
i żeby mogła mieć jakikolwiek wpływ na kształt pisma, które zostało przesłane do wojewody. Proszę wyjaśnić moją wątpliwość. Czy w sytuacji, kiedy pismo jest adresowane do Rady Miejskiej, to Rada Miejska nie proceduje nad tym pismem? Będziemy zresztą za chwilę mieć dosyć analogiczną sytuację. Proszę wyjaśnić moją wątpliwość. Czy kompetencje w tym zakresie ma wyłącznie przewodniczący Rady? Wszak przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, ale wyraża wyłącznie własną opinię. A Rada Miejska jest jedynym ciałem, które drogą demokratycznego głosowania podejmuje decyzje i wpływa na kształt wszelkich decyzji. Kontynuując, proszę Państwa, dobrze się stało, że pojawił się nowy projekt uchwały i że ten projekt uchwały tak naprawdę rozwiązuje największy społeczny problem, który budził największe społeczne niezadowolenie. Należy niewątpliwie oddzielić te dwie kwestie, a mianowicie jaka jest intencja utworzenia stref płatnego parkowania. Czy intencją tego jest stworzenie drożności i umożliwienie korzystania jak najbardziej efektywnego przez wszystkich zainteresowanych, czy jest wyłącznie intencja ekonomiczna co do wysokości tych opłat. Nie ma natomiast żadnej wątpliwości, że jest to sytuacja, kiedy sięgamy do kieszeni tego mieszkańca, często do dość ubogiej kieszeni. Proszę mnie nie posądzać o populizm, bo nie ja wywołałam tą wojnę. Martwi mnie też, proszę Państwa, to, że kolejny raz jest taka sytuacja, że przychodzi, kolejna w sensie takim, że nie po raz pierwszy. Kiedy przychodzimy w dniu dzisiejszym na posiedzenie sesji, okazuje się, że w skrzynkach mamy kolejny projekt uchwały, który co prawda kosmetycznie, ale różni się od tego, nad którym procedowaliśmy wszystkie komisje poprzedzające dzisiejszą sesję. Nie tylko dlatego, ale w odniesieniu do zaproponowanego projektu uchwały proszę wysłuchać wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. W związku z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat w tej strefie i sposobu ich pobierania, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim składa wniosek o zmianę załącznika nr 1 do wyżej wymienionej uchwały poprzez zmianę wysokości stawki miesięcznej opłaty za parkowanie odnoszącej się do paragrafu 3 ustęp 2 punkt 3 uchwały z kwoty 150 na kwotę 120 zł. Uzasadnienie. Na mocy uchwały Rady Miejskiej z 27 marca 2013 roku została ustanowiona na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych. W powyższej uchwale określono również stawki opłat za parkowanie, przewidując między innymi możliwość uiszczania miesięcznych opłat abonamentowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze strefy płatnego parkowania. W ocenie radnych Klubu Rady Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim opłata w wysokości 150 zł stanowi zbyt duże obciążenie, dlatego proponujemy jej obniżenie do realnej kwoty, bardziej realnej, 120 zł. Swoje stanowisko motywujemy potrzebą wsparcia rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, a zwłaszcza w jego centrum oraz trudną sytuacją ekonomiczną tomaszowskich przedsiębiorców. Działania podejmowane przez władze miasta powinny zmierzać do tworzenia dogodnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta oraz mieć na celu wsparcie dla rodzimego handlu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
zaraz poprosimy o wyjaśnienia tych wątpliwości, które były w pierwszej części szczególnie zawarte w wypowiedzi pani radnej. Natomiast chciałem spytać, czy ktoś z państwa radnych w sprawie projektu uchwały chciał jeszcze zabrać głos? Bo czy może najpierw poprosimy o wyjaśnienia, a dopiero ewentualnie później, tak? Żeby to się wiązało. Ja tylko powiem tak, ponieważ no, pełniłem wtedy obowiązki z upoważnienia pana przewodniczącego, rzeczywiście podpisałem takie pismo. Mówię najpierw o tym wszczęciu postępowania dotyczącego tego uchwały przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Otóż jest to, bym powiedział, procedura, która stosuje się do wszystkich uchwał, które są przyjmowane przez Radę Miejską. Jeśli organ nadzoru, w tym wypadku Łódzki Urząd Wojewódzki, zgłasza jakieś wszczęcie postępowania w sprawie uchwały, ma niejasności, to powiadamia nas o tym i prosi o wyjaśnienie tych niejasności i wątpliwości, tak jak my tu na sesji to pytamy, prosi nas, żeby w ciągu 3 dni. I proszę państwa, wtedy najczęściej przewodniczący to robi, w zastępstwie ja to w tym wypadku zrobiłem, prosi pana za pośrednictwem pana prezydenta oczywiście, merytoryczny wydział lub służby prawne o wyjaśnienie w ciągu 3 dni tych kwestii, które budzą wątpliwości organu nadzoru. I na podstawie tych wyjaśnień organ nadzoru podejmuje ostateczną decyzję co do uchwały, czy ją unieważnia po prostu, wycofuje z obiegu, czy nas wzywa do naruszenia któregoś tam, do poprawienia któregoś paragrafu, bo też tak bywają. Takich wszczynań postępowania w postaci uchwał jest wiele. I w tym półroczu, gdybym tak chciał poprosić Biuro Rady o policzenie, to było chyba, no może nie skłamy albo przesadzę, może nie kilkanaście, ale na pewno kilka. I proszę państwa, tak to się dzieje. No gdyby chcieć przy każdym takim wyjaśnieniu zbierać radę, no byłby to kłopot i nikt tego w praktyce samorządowej w kraju nie robi. Natomiast my staramy się, pan przewodniczący i prezydium rady stara się na posiedzeniach prezydium rady poszerzonych o przewodniczących klubów radnych informować na temat wszczynania takich postępowań i takie informacje zawsze były przekazane. Akurat wtedy, kiedy ta informacja była przekazywana o wszczęciu tego postępowania, no przepraszam, że tak powiem, pani przewodniczącej na tym, bo pamiętam dokładnie, na tym posiedzeniu nie było. Ale to nie dlatego, że akurat nie było, to ona nie wie, bo wiele innych takich postępowań też informujemy. Czasami, jeśli to się zbiega w terminie, także na sesji informujemy, że są takie prowadzone wszczęcie postępowania w poszczególnych sprawach. Także ja mam tyle w tej sprawie do powiedzenia, ponieważ ono to dotyczy mnie osobiście jako pełniącego wówczas obowiązki przewodniczącego i prosiłbym panią Beatę Janik czy o dodanie tutaj od tej strony formalno-prawnej pewnych rzeczy, dlaczego tak się dzieje i czy ta droga, którą procedujemy z poszczególnymi uchwałami, bo dzięki temu uchraniamy wiele uchwał od odrzucenia przez organ nadzoru. To jest moje zdanie o dopowiedzenie i wyjaśnienie. Bardzo proszę pani Beata Janik. Proszę państwa, ja oczywiście potwierdzam to, co powiedział pan przewodniczący. Ja oczywiście potwierdzam to, co powiedział pan przewodniczący i proszę państwa, ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na fakt, iż organ nadzoru oczekuje wyjaśnień, a nie stanowiska Rady Miejskiej. Stanowisko Rady Miejskiej oczywiście musi zostać wyrażone w podjętej uchwale przez Radę Miejską i wy państwo takie stanowisko co do postępowania nadzorczego podejmujecie wówczas, kiedy przychodzi już to rozstrzygnięcie nadzorcze i decydujemy, czy składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy też tej skargi nie składamy, tylko poprawiamy uchwałę tak, jak życzy sobie pani wojewoda. Natomiast wyjaśnienia są tylko i wyłącznie czynnością techniczną, która przynależy do, powiedziałabym,
chciałabym kompetencji technicznych, organizacyjnych pana przewodniczącego, bo on jak gdyby wskazuje to, co działo się na sesji i to, co zadecydowało o podjęciu uchwały w tym brzmieniu, która została podjęta, podpisana przez pana przewodniczącego. Dlatego, proszę państwa, jeszcze nie zdarzyło się w mojej karierze samorządowej, ja trochę już w tym samorządzie pracuję, żeby Rada Miejska podejmowała uchwałę co do złożenia wyjaśnień w zakresie zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Powiem więcej, proszę państwa, że nie znaleźlibyśmy w ustawie o samorządzie gminnym przepisu, który dałby podstawę do podjęcia takiej uchwały. Takie wyjaśnienia składane są nie w tej pierwszej kadencji, tylko te wyjaśnienia, jeżeli chodzi o nadzór, składane są od początku trwania samorządu i zawsze w tej formie były składane, przyjmowane przez organ nadzoru. Dziękuję. Proszę państwa, chcę tylko jeszcze dodać, że takie wyjaśnienia również składa no, pan prezydent jako tutaj jako organ no, merytoryczny, tak, co do uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo za dodatkowe tutaj wyjaśnienia. Chcę podać, że jeszcze dodatkowo przecież gdybyśmy nawet chcieli nad tym procedować, to proszę państwa, my w ciągu 3 dni musimy to zrobić. No więc tutaj czas jest też, no może to legło u podstaw, żeby te wyjaśnienia szybko przygotować i przesłać, no bo w ciągu 3 dni należałoby w trybie nadzwyczajnym zbierać radę do tego tematu i podejmować stanowiska. Więc w sprawie akurat tych wyjaśnień, więc no byłoby to kolizja. Jeszcze pani Beata Jan. Tak, bo ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. To, co pan przewodniczący powiedział, że w ciągu 3 dni. I proszę, proszę państwa zauważyć, że to jest 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia w formie faksowej, nie korespondencyjnej. Czyli no, zdarza się tak i bardzo często zdarza się, że do urzędu faksem wpływa takie zawiadomienie danego dnia po godzinie 15 i mamy na to 3 dni, żeby udzielić takich wyjaśnień. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, teraz tak jeszcze drugi temat chciałem tutaj powiedzieć. Tak. Panie prezydencie, bardzo proszę. Przepraszam. Dziękuję panie przewodniczący. A teraz w kwestii tej części, która dotyczy prezydenta i służb pana prezydenta. Prezydenta, przepraszam. Więc tak jak pani historycznie zauważyła pani przewodnicząca, wszystko zaczęło się od interwencji pani rzecznik praw konsumentów. I gdyby pani rzecznik praw konsumentów swoje uwagi wniosła w czasie, kiedy debatowano wtedy na komisjach, a przypomnę tylko, że w momencie składania projektów tych uchwał, tej pierwszej i później odroczonej tej drugiej, pani rzecznik od nas te wszystkie dokumenty dostawała. Zresztą zwierzchnicy pani rzecznik praw konsumentów, a więc starosta powiatu tomaszowskiego wypowiadał się również na temat tego naszego projektu. Być może, że uwagi, o których dzisiaj wspominamy, byłyby uwzględnione rzeczywiście w tym pierwszym projekcie i głosowane, kiedy była na to pora. No tak nie było de facto. Tak jak pani zauważyła, wniosek złożony przez państwa nie został uwzględniony. Niemniej jednak czas biegł. Więc my, słysząc głosy i państwa, słysząc głosy mieszkańców, rozmawiając z poszczególnymi radnymi w okresie, kiedy przygotowywaliśmy specyfikacje i przygotowywaliśmy się do wprowadzenia stref płatnego parkowania, w pewnym sensie uznając własne błędy, żeby była jasność. Już powiadomiliśmy przyszłych wykonawców o tym i to jest to sformułowanie, które tak panią zadrażniło, ale już powiadomiliśmy przyszłych wykonawców o tym, że może zaistnieć taka sytuacja, że kwota tychże opłat może być zmieniona. To jest jakby pierwsza odpowiedź po to, żeby ci, którzy przystępowali do przetargu, zdawali sobie sprawę, planując przychody, że w tym zakresie mogą uzyskać mniejszy przychód. No i teraz, tak jak mówiłem, w czasie konsultacji, w czasie rozmów, w okresie, kiedy Rada nie debatowała, pochyliliśmy się nad tym problemem i wypracowaliśmy nową koncepcję, która, że tak powiem, do przedwczoraj była przez nas państwu przedstawiana. To wczoraj na komisji, której przewodniczy pan Wiesław Pawłowski, powstały dodatkowe sformułowania. Również była pani rzecznik na tej komisji.
Konkretnie dwa tematy były tam poruszone, a mianowicie tematy regulaminu, prawda, i tematy związane z tą opłatą dla pojazdu drugiego i więcej, jeżeli ktoś ma taką sytuację. I uzgodniliśmy z panem Pawłowskim, że nie wprowadzają, komisja nie wprowadza to w formie wniosku na dzisiejszą debatę sesji, żeby było, że tak powiem, czytelniej, a my wprowadzimy to w formie autopoprawki. I tak się stało. I jakby tutaj jest tylko i wyłącznie dodatkowy gest w stronę i państwa, i mieszkańców naszego miasta, no bo jeszcze tą sytuację żeśmy dostrzegli, jeśli chodzi, mówię, o ten regulamin, jeśli chodzi o reklamację i o sprawę większej ilości samochodów, która już, nie ukrywajmy, nie świadczy o ubogości danej rodziny czy danej nieruchomości, no skoro jest więcej niż jeden samochód w posiadaniu tychże mieszkańców. Także ja mogę przeprosić w imieniu swoich współpracowników za to, co nastąpiło od wczoraj. Myślę, że pan Pawłowski również się nad tym pochyli. Chcieliśmy dobrze, żeby to nie stało się tutaj wyczytane na sesji, tylko żeby ten materiał od rana już mógł zafunkcjonować na państwa stołach i być rozpatrywany. No i teraz faktycznie pochyliliśmy się, zmieniliśmy te zapisy z korzyścią oczywiście dla mieszkańców miasta i proponujemy i prosimy o pochylenie się nad tym projektem zmienionym, projektem, który dostrzega problemy, o których wspominał wcześniej PiS, o którym wspominała pani Rzecznik Praw Konsumentów i bardzo proszę o przyjęcie stosownych poprawek do uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Wiesław Pawłowski jeszcze w tej sprawie, bardzo proszę. Panie Prezydencie, umiejętność przyznania się do własnych błędów, choć być może to za duże słowo, jest pewnie dobrą cechą i przyjmuję pana stanowisko, dobre słowa tego znaczenia. Natomiast słuchajcie państwo, ja myślę, że to był przykład, kiedy my w Tomaszowie potrafimy ze sobą normalnie jak ludzie rozmawiać. I tak się stało wczoraj, gdzie była bardzo ostra debata. I tutaj w gronie pana prezydenta Zania, który nie należy do łatwych rozmówców, jak również skądinąd bardzo miłej pani Agnieszki Drzewowskiej, która jest miłą kobietą, ale stanowiska swoje stawia po męsku i doszło do fajnych kompromisów i fajnych rozwiązań. Były wnioski naszych kolegów przedstawione, Krzysztofa i Jacka, a dzisiaj potrafiliśmy to szybko zebrać i mamy wspólne stanowisko władz miasta i myślę, że ono w dużej mierze też reprezentuje głosy mieszkańców, które przedstawiła nam pani rzecznik. To dobry przykład demokracji. Cieszę się z tego, że do takich spotkań dochodzi i wspólnie potrafimy roztropnie, mądrze rozwiązywać trudne problemy w mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto w tej dyskusji, bo później będziemy oczywiście procedować nad głosowaniem wniosku, który tutaj przed chwilą pani przewodnicząca przedstawiła i najpierw będziemy go głosować, a później dopiero całość projektu uchwały. Kto chciał jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, Arkadiusz Gajewski najpierw tam prosił, a później koledzy, inni, którzy zgłaszają się również. Ja przysłuchiwałem się tej dyskusji odnośnie postępowania u wojewody. Ja myślę, że tutaj zabrakło tylko jednej rzeczy, z uwagi na rangę sprawy. Wydaje mi się, że w takich sytuacjach oczywiście ani komisja, ani bardziej rada się nigdy nie zbierze i to jest oczywiste i to nie budzi wątpliwości, że przewodniczący musi takie wyjaśnienia technicznie podpisać. Mi się wydaje, że zabrakło tego, żeby w skrzynkach radnych informacja taka znalazła się. Nie było wtedy żadnego problemu i o nic więcej chyba tutaj nie chodzi, tylko o tym, żebyśmy wiedzieli, że taka sytuacja miała miejsce i te argumenty mogli poznać. Nie wiem, czy pani Wacława tutaj nie poprze, ale wydaje mi się, że to byłby ten kompromis, to o co ja też bym na przyszłość w takich istotnych sprawach, jak wystąpienie wojewody, żeby jednak te informacje nam udzielać. Bo też przepływ informacji z konwentu niekoniecznie musi być taki pełny i efektywny, więc to byłaby chyba właściwa ścieżka. Ja przecież myślę, że nikt nie ma żadnych absolutnie pretensji tutaj do przewodniczącego, bo on musi i powinien w takiej sytuacji to podpisać. To jest oczywiste, Tomasz. Przechodząc jakby do samego projektu uchwały, ja proszę państwa, ja przypominam sobie tą dyskusję na ten temat.
Była tam taka mowa o tym przed, ja co prawda akurat nie byłem wtedy zbyt aktywnym radnym, bo miałem złamaną nogę. Niemniej część tej dyskusji, czy większość słyszałem i pamiętam, że była mowa o tym, że szacowany przez nas podział wpływów między tą firmą, która ma to wykonywać, a miastem, to ma być poziom od 30 do 70%. Nie wiem, czy pan prezydent Zań to potwierdzi, że tak to było nam prezentowane, czy pan naczelnik. Tak to było przedstawiane, że od 30 do 70. Przetarg za nami, ostatecznie według mojej wiedzy to jest 58%. Ta firma wygrała, druga oferta była jeszcze gorsza, jak ma na poziomie nawet 70%. Ja, proszę państwa, mówię o podziale wpływów, gdzie mówimy o tym, gdzie przez 58, rozumiem tą część, którą ta firma jakby zabierze, zatrzyma u siebie, tak? Ja myślę, proszę państwa, że już niezależnie do tego, na ile popieramy, czy nie popieramy samą tą ideę, wydaje się, że te czasy historycznie są takie, że to jest nieuchronne rozwiązanie. Ja osobiście mogę mieć do tego chłodny stosunek, ale szanuję głosy większości i mogę w to też jakby przynajmniej w jakiejś mierze popierać osobiście. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy jednak śledzić przebieg tej sprawy, bo rozumiem, że umowa została podpisana, czyli prezydenci rozważyli tę ofertę, przyjęli, nie wiem do końca, jakie były możliwości prawne. Niemniej wydaje mi się, że powinniśmy się zawsze na przyszłość zastanawiać, czy jednak z tego rozwiązania nie wyjść. Każdą umowę możemy rozwiązać. Skoro opłaty targowiskowe udaje nam się dość skutecznie zbierać, czy na przykład w innej formule, bardziej korzystniejszej dla miasta, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zachęcam do takiej refleksji. Jeżeli ta umowa jest podpisana, ja to szanuję, to już pan prezydent, mam nadzieję, że to głęboko rozważył i uważa, że to jednak było dobrze i to jest dobre rozwiązanie. Ja swoje wątpliwości publicznie zgłaszam. Uważam, że powinniśmy się na przyszłość nad tym głęboko zastanawiać. Ten podział mógłby być, uważam, lepszy, gdyby było na przykład do 50% ten podział. Ja myślę, że on darował sobie wystąpienia i mi się nie odzywał. Mówimy o 8,5 miliona złotych, które w 4 lata, według szacunków, bo ja się zgadzam, to może być 6, 7, może być 10, 9, no raczej chyba 6, 7, szczególnie przy tych zmianach, jak chodzi o abonamenty i tak dalej. Może umówmy się, żeby za rok, tu jeszcze będziemy chyba radą, żeby wrócić do tego wątku, zobaczymy, jak ten system się sprawdza, jak faktycznie te wpływy wyglądają. Przetarg zawsze z pewną niewiadomą, nie wiadomo, jakie oferty wpłyną. W tym przypadku wpłynęła taka oferta, jaka wpłynęła. Ja rozumiem, że tam jest kwestia zakupu parkomatów i tak dalej z tym związana. To jest jakieś 1 250 000. Nie wiem, czy te parkomaty akurat z numerami rejestracyjnymi są takim błogosławieństwem, ale są i to szanuję. Skoro to już tak daleko zaszliśmy, to przynajmniej umówmy się, żeby na przyszłość to monitorować, zastanawiać się, czy nie znajdziemy lepszej ścieżki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko odniosę się, zanim udzielę głos do tej pierwszej części wypowiedzi. Ja nie widzę żadnych przeszkód. Myślę, że na prezydium to też podejmiemy, żeby wszystkie wyjaśnienia, jakie są przesyłane do wojewody w sprawie wszczęć postępowań, wszyscy radni w pełni otrzymali. My informujemy szefów klubów i prezydium rady, że są do wglądu. Żaden dokument ten nie jest chowany ani tajny, więc a jeśli taka jest potrzeba i wola państwa radnych, wszystkie dokumenty będą kserowane i będą wkładane do skrytek, bo biuro rady jest w stanie to zrobić. Produkujemy sporo tego papieru, możemy jeszcze więcej, jeśli ma to przynieść pożądane merytoryczne efekty. Proszę bardzo, kto teraz następny zgłaszał się? Tomasz Trzonek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, szkoda, że umowa już z operatorem tych stref parkingowych jest podpisana, bo zamyka to tą dyskusję tutaj przy tych uchwałach i przy tym strefach płatnych parkingów. Ale świadomy jestem, że rozwiązanie tej umowy po przeczytaniu będzie to miasto sporo kosztować, więc chociaż uważam, zaniepokojony jestem faktem przygotowania specyfikacji, a potem tego przetargu, że 58% przychodów z tych stref parkingowych będzie skierowane do prywatnego przedsiębiorcy, nie do naszego miasta. Dla przykładu przytoczę bardzo bliskie miasto, Piotrków Trybunalski, 35 dla operatora, 65 dla miasta. Szkoda, że podczas naszych dyskusji i dyskusji na komisjach pan prezydent nie wziął pod uwagę, że może warto byłoby podjąć próbę przejęcia 100% operacji, czyli nadzorowania, pobierania opłat za strefy parkingowe. Te 100% dla miasta, które mogłyby, my moglibyśmy prowadzić ten proces, mogłoby pozwolić na przykład, gdy stworzymy spółkę MZK, sfinansowanie
tej spółki. Ja jestem jeszcze, może jak już tak myślimy, nie zgodzę się z oświadczeniem pana pełnomocnika miasta, gdy to oświadczenie pojawiło się na stronach Urzędu Miasta, a potem było przedrukowane w różnej prasie, że nie było dyskusji na temat płatnych stref parkingowych. Były konsultacje społeczne, mówiliśmy o pewnych problemach, zgłaszaliśmy te uwagi do pewnych, na pewnych komisjach, nie zostały uwzględnione. Ja, fajnie, że pan prezydent przyznał się do błędu i fajnie, że poprawił ten swój błąd, a też i służb swojej przykłady przygotowały tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos? Proszę, pan Krzysztof Barański. Panie przewodniczący, w zasadzie o intencje mojej wypowiedzi tutaj radny Tomasz Szlonek ujął, natomiast no, w porządku obrad mamy dwie uchwały. Jedna tyczy likwidacji MZK i powołania spółki. No, spółka stanie przed wyborem określenia jakiegoś modelu biznesowego. No, musi pozyskiwać pieniądze. Im więcej ich pozyska, tym te opłaty za bilety czy rekompensata wpływająca do spółki będzie niższa. Z drugiej strony mamy działalność, no, widać opłacalną. Jeżeli operatorowi za 58% wpływów opłaca się podjąć to ryzyko inwestycyjne zakreślone na 4 lata, no to zastanówmy się, czy 100% wpływów i ryzyko z tym związane dla spółki, która staje przed takim wyborem. Czy to jest MZK? No MZK będzie czymś nowym. Być może warto by ulokować. Uwarunkowania formalno-prawne nie były przeze mnie analizowane. Nie wiem, czy taki podmiot wewnętrzny mógłby czynić tą działalność, ale to było warte rozważenia. Wiem, że się powtarzam w pewnym zakresie, natomiast no, od długiego czasu analizujemy te opłaty parkingowe. Żałuję, że ten wariant nie został należycie rozpatrzony. No, żałuję, że tak się stało i ten parytet dochodowy ułożył się tak, a nie inaczej. Tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę, pan prezydent Rafał Zagorzel. Cieszę się, że decyzja, którą dzisiaj państwo będziecie podejmować, pozytywnie, że tak powiem, przedstawia się dla państwa. Natomiast chcę tylko powiedzieć i zwrócić drobną uwagę radnemu Trzonkowi. Drogi Tomku, tylko Piotrków ma takie proporcje, o jakich mówimy. Przedstawiane były na komisjach proporcje w innych miastach. Ja nie mówię, że jest regułą, że jest 70-30. Natomiast ten układ 58-42 na tle innych, powtarzam, na tle innych miast nie jest złym układem. Natomiast niektóre miasta faktycznie po kilku latach od momentu, kiedy wprowadziły strefy płatnego parkowania, po analizie kosztów i przychodów przejmują tę działalność na swoją rzecz. Nie mogę się zgodzić również ze stwierdzeniami, które padają, że robi to firma zewnętrzna, a nie Tomaszowska. Tomaszowska również mogła się do tego zgłosić, o tym też wspominamy. Natomiast nie zakładam, żeby ci państwo, którzy wygrali spod Poznania pracowników, a będzie musiała pracować dość spora grupa pracowników do obsługi tego systemu, pozyskiwali z Poznania, Wrześni czy też tamtych okolic, a będą to prawie można by rzec, że na pewno pracownicy, ludzie zaangażowani tutaj z Tomaszowa. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie byliśmy gotowi ani finansowo, ani organizacyjnie, żeby do pierwszego przetargu, żeby tę czynność przejąć na siebie, na miasto. Natomiast co do MZK, w takiej formie, jakiej chcemy przekształcać, nie byłoby to możliwe. Oczywiście moglibyśmy poszerzyć zakres funkcjonowania, ale tak mówię, pojawiają się koszty rzędu 1,5 do 2 milionów, które trzeba wydać na już. My dzisiaj tych pieniędzy nie wydajemy, analizujemy, obserwujemy. Ta operacja nie kosztuje nas dzisiaj, można powiedzieć, nic. Nie możemy patrzeć ludziom w kieszeń, że ktoś na tym inny zarabia. Natomiast mamy możliwość po 4 latach przejęcia tej czynności na miasto. Nabędziemy doświadczenia, a przede wszystkim przeanalizujemy, czy faktycznie to jest taki interes, o którym dzisiaj wszyscy tutaj mówimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, Wiesław Pawłowski. Szanowni koledzy, osobiście nie cierpię parkometrów, bo to trochę utrudnia życie. Tylko jakie jest inne wyjście, żeby miasto było komunikacyjnie udrożnione? No nie za bardzo go znajdujemy, prawda? Mówiłeś, Krzysztof, tutaj o tej uchwale w zakresie przekształcenia naszej firmy komunikacyjnej. To są współbieżne działania, dlatego żeby
dobrze funkcjonowało MZK, to ruch samochodów prywatnych musi być też właściwie unormowany. Mam nadzieję, że obie te uchwały w konsekwencji spowodują, że w Tomaszowie będzie się lepiej jeździło, że komunikacja będzie łatwiej dla tomaszowian zrealizowana. I jeszcze jedna rzecz. To wpłynie tak naprawdę na lepsze działanie MZK i spowoduje istotne ograniczenia emisji spalin w Tomaszowie. I to jest też bardzo ważna rzecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos przed głosowaniem? Ja tylko jeszcze do jednej kwestii chcę się odnieść, proszę Państwa, już jakby udzielając głosu sobie, że no bardzo w tych wszystkich dyskusjach, o których także Pani Radna Wacława Bąk mówiła, emocjonalnych i w których biorą także i radni, prawda, poszczególni, ale i nie tylko radni, inni przedstawiciele w naszym mieście, ciągle tylko szermuje się, że my łupimy, czy może zabieramy te grosze mieszkańcom miasta. Proszę Państwa, przecież z tych parkingów korzystają nie tylko mieszkańcy naszego miasta, także korzystają mieszkańcy gmin z terenu powiatu tomaszowskiego i z całej Polski. A podam taki najbliższy przykład. Ja 2 dni temu tutaj byłem w centrum miasta, bo akurat spędziłem chyba ze 20 minut, bo czekałem na kogoś i przeszedłem się po tych parkingach, gdzie są parkowane samochody. Prawie połowa to ma opcję rejestracji tych samochodów, a jeszcze to wśród tomaszowskich to nie tylko mieszkańcy Tomaszowa, ale także mieszkańcy Tomaszowa. Także szermowanie szerokie, że my tu tylko bronimy mieszkańców Tomaszowa, jest też nie do końca prawdziwe i jest jakimś tam nadużyciem, bo część na pewno, może nie połowa, bo może tak się ułożyło, ale część na pewno tych opłat będzie wnoszona przez mieszkańców innych miast. Zresztą doświadczamy tego jako mieszkańcy Tomaszowa, jadąc do innych miast, gdzie musimy takie opłaty wnosić. I to mówię o miastach ościennych, tych większych, dużych, a także i mniejszych od naszego. Pan Jerzy Kowalczyk teraz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przysłuchując się tej całej dyskusji i w której w trakcie tej dyskusji przebija troska o dobro naszych mieszkańców, żebyśmy tych mieszkańców naszych nie łupili. I w związku z wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości i klubu dotyczącego zmniejszenia opłaty za każdy następny pojazd w przypadku mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą ze 150 na 120, to pytanie moje, czym różnią się inni mieszkańcy, którzy mają płacić 150 zł za następny pojazd? W związku z tym składam formalny wniosek o to, żeby również obniżyć do 120 zł w paragrafie. Proszę. Przedsiębiorców, tak? Licytacja. 150 zł. Punkt trzeci. Natomiast w paragrafie trzecim, ustęp 2, który dotyczy mieszkańców. Tak. Dobrze. Tak, wycofuję swoje wywody, tak powiem. Pan naczelnik mi wyjaśnił, to dotyczy zupełnie innego, po innej płaszczyzny. Rozumiem, dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych, pan Jacek Kowalewski, bardzo proszę. Proszę państwa, bo ja chciałem tak jakby kontynuować wypowiedź kolegi Kumka, bo proszę państwa, kiedy, nie wiem, 2 lata temu chyba, czy 3 lata temu w Opocznie między innymi wprowadzono płatne strefy parkowania, to opinia była nie Tomaszowian, tylko ludzi z zewnątrz, którzy się śmiali z Tomaszowa, mówiąc o tym, macie największy parking w sumie w Polsce Centralnej, w centrum miasta, mówili wtedy o Placu Kościuszki i to cholera za darmo. Dlaczego tak jest? Dlaczego miasto nie chce w sumie ściągać pieniędzy od ludzi, którzy między innymi przyjeżdżają do Tomaszowa? Proszę państwa, ta dzisiejsza uchwała, którą będziemy podejmowali za chwilę, no, wiąże się w logiczny sposób też, to na komisji rozmawialiśmy na ten temat, wiąże się w logiczny sposób też z komunikacją miejską. Proszę państwa, obcy niech sobie płacą, miejscowi w wielu wypadkach, zakładam, przejdą na komunikację miejską. Będzie to tańsze,
będzie lepsze dla środowiska, lepsze dla naszych dróg. Proszę Państwa, to jest tak jakby szersze spojrzenie na całą tą sprawę. I uważam przecież, wtedy kiedy ja składałem wniosek dotyczący właśnie tych płatnych stref parkowania, mówiąc o przedsiębiorcach z ulicy Antoniego, którzy narzekali, że młodzi ludzie parkują sobie samochody ze szkoły, to znaczy ze średniej szkoły, z mechanika, tam właśnie pod tym, gdzie jest Big Star, gdzie jest fryzjer, gdzie jest PZU, gdzie inni. No, głównie chodziło między innymi o to, żeby ta rotacja była, żeby ci ludzie, ci klienci mieli dostęp, żeby mogli podjechać. I jeżeli przy okazji jeszcze miasto na tym zarobi, a niezależnie od tego będą zarabiali nasi przedsiębiorcy, gdzie ta dostępność, proszę Państwa, to jest wiele przykładów takich, kiedy jest brak tej dostępności w parkowaniu, automatycznie obroty w tych sklepach spadają. Nie tak dawno, proszę Państwa, na to narzekała pani, która prowadzi punkt ruchu na ulicy Antoniego, przepraszam, Mościckiego, vis-a-vis sądu. No jest tam określony kłopot, bo akurat droga wojewódzka jest wyłączona w sumie z tej płatnej strefy parkowania, ale mówię, to jest jeden z przykładów, gdzie ta sama pani prowadzi punkt na ulicy Antoniego 70 i mówi tak, obroty na Antoniego 70 mam duże, dlatego że tam te samochody rzeczywiście, bo akurat tam szkoły w pobliżu nie ma i te samochody się szybko zmieniają, tylko podjeżdżają ci, którzy wchodzą do sklepu albo do ruchu. A tam, gdzie blokują między innymi pracownicy sądu, stając na chodniku vis-a-vis sądu, no te obroty są niższe. Proszę Państwa, głównie przez o to chodzi, a na pewnym etapie zaproponuję, żeby na ulicy Mościckiego, tam między innymi vis-a-vis sądu, wprowadzić zakaz zatrzymywania i postoju, żeby ci przedsiębiorcy mieli, to znaczy no, ewentualnie, przepraszam, zakaz postoju, żeby zatrzymywanie można być na te 5 minut. I to też będzie w jakiś sposób rozwiązywało rotację samochodów. Bo zakaz zatrzymywania to jest bezwzględny, a zakaz postoju to jest to, że do 5 minut można się zatrzymać i wtedy ci przedsiębiorcy na ulicy Mościckiego też będą zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze po kolei to najpierw Arkadiusz Gajewski, później Tomasz Czonek. Bardzo proszę. Chciałbym się odnieść do tego wniosku, który padł o to obniżenie dla przedsiębiorców tej opłaty. Chcę powiedzieć, że ja zagłosuję za tym wnioskiem, dlatego że przedsiębiorca nigdy nie postawi samochodu, nie będzie go zostawiał pod firmą, pod działalnością gospodarczą, żeby on tam sobie... Mogę? Dziękuję. Przedsiębiorca nigdy nie zostawi samochodu i w celowy sposób niemądry przedsiębiorca nie istnieje, przestaje być przedsiębiorcą, zajmuje się czymś innym, na przykład pracą u innych mądrych przedsiębiorców. Mądry przedsiębiorca, czy po prostu przedsiębiorca nigdy nie zostawi tego samochodu, jak tylko będzie musiał, jak najkrócej podjedzie, coś załatwi i tym samochodem odjedzie, zawsze zostawi to miejsce dla klienta, więc nie ma problemu takiego, że on będzie tam bardzo dużo ten samochód trzymał. W związku z tym obniżanie tej opłaty ma dla mnie sens, bo to jest dodatkowe obciążenie, idzie przy pewnym minimalnym poziomie potrzeby parkowania, nie wiem, załóżmy jest Jerozolimska, jest tam jakiś sklep, bank, on podjedzie, coś załatwi i odjedzie na pewno stamtąd, tak w to wierzę, więc to obniżanie opłaty nie będzie szkodziło tej rotowalności i udrożnieniu tego ruchu. Wydaje mi się, że wniosek jest dobry i wart poparcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, Tomasz Czonek. Ze względu na pojawienie się nowych wniosków do tej uchwały prosiłbym o przerwę. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu i nie ma, i rozumiem, że tym samym wyczerpaliśmy dyskusję już w tym punkcie, zrobimy przerwę i później po przerwie wracamy już do głosowania. Ogłaszam kilka minut przerwy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wznawiamy obrady. Przypominam, że jesteśmy w punkcie 21. To jest podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 36/317 Rady Miejskiej Tomaszowa z dnia 27 marca 2013 roku w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości opłat, stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania. Jesteśmy po dyskusji. Proszę bardzo, czy przed głosowaniem, bo mamy wniosek klubu radnych PiS-u o zmiany w wysokości stawek. Proszę bardzo, czy ktoś chciał zabrać głos? Pan Tomasz Trzonek, proszę. Ze względu na to, że Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedyskutował na przerwie wnioski, które są do zmiany tej uchwały, i jeżeli rzeczywiście naprawdę chcemy pomóc osobom, które mieszkają w strefie i prowadzą tam gospodarczą działalność, jeżeli rzeczywiście chcemy pomóc, Sojusz Lewicy Demokratycznej składa wniosek o zmianach w opłatach abonamentowych na następujące kwoty. Miesięczna opłata abonamentowa, paragraf 3 ustępu 2 punktu 1 i 2 uchwały za pierwszy pojazd 20 zł. Miesięczna opłata abonamentowa w paragrafie 3 ustępu 2 punktu 1 i 2 uchwały za każdy następny pojazd 50 zł. Miesięczna opłata abonamentowa w paragrafie 3 ustępu 2 punktu 3 uchwały za każdy pojazd 50 zł. Roczna opłata, paragraf 3 ustęp 2 pierwszy i drugi punkt uchwały za pierwszy pojazd 60 zł, dotychczasowo 120. Roczna opłata, paragraf 3 ustęp 2 punktu pierwszego i drugiego uchwały za każdy następny pojazd 400, dotychczas 900 zł. I roczna opłata abonamentowa, paragraf 3 ustępu 2 punkt 3 uchwały za każdy pojazd 500 zł, dotychczasowa 900. Bardzo proszę o powtórzenie, bo będziemy głosować te wnioski w kolejności. To mówię kwotami w tych ramkach, które mieliśmy. Pierwsza opłata 20 zł, poprzednia 20. 50 zł, poprzednia, poprzedzająca 150 zł. 50, poprzednia 150. 60, poprzednia 120. 400, poprzednia 900. I 500, poprzednia 900. Dziękuję bardzo. To jest wniosek nowy, który się pojawił w tej chwili. Podczas obrad proszę bardzo, kto chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Wiesław Pawłowski. Drogi Tomku, wiesz, że cię bardzo lubię, ale twoja propozycja przewraca całą koncepcję, którą tutaj przez tygodnie wypracowaliśmy. Wniosek, który pani Wacława zgłosiła, jest naprawdę roztropny i tutaj też cieszę się, że Arek, który zawsze precyzyjnie rozważa różne zagadnienia, przyjął to stanowisko. Natomiast no proszę was, nie rozbijajmy tego wszystkiego, co tu razem wspólnie wypracowaliśmy, bo w ten sposób to zniszczymy całą tą koncepcję. Ale Tomku, ja i tak się bardzo cieszę, że nie zaproponowałeś dopłat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Tomasz Trzonek. Wiesławie, ja też cię bardzo lubię, ale ja ci przypominam, że to nie jest mój wniosek, tylko Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A roztropnością byłoby to, że jeżeli na komisji, rozumiem, uchwalona jest już ta uchwała, którą mamy zagłosować, to nie dajemy już więcej zmian. Dziękuję. Pan prezydent Rafał Zagorzda. Szanowni Państwo, apeluję o rozsądek i proszę poddać pod głosowanie stosowny projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Arkadiusz Gajewski. Ja, proszę Państwa, najbardziej lubię swoich wyborców i myślę, że w ich interesie byłoby, żeby ta rotacyjność istniała. Za bardzo obniżanie tych opłat no może doprowadzić do sytuacji, w której wprowadzimy opłaty i nie udrożnimy ruchu. Tu jest pewien poziom rozsądku i umiarkowania w tych opłatach, gdzie to nie jest przesadny fiskalizm, a jednak ten efekt osiągniemy. Jeżeli te opłaty mają być rzeczywiście tak nisko ustanowione, no bierzemy troskę o całość, a ja akurat nie byłem naprawdę jakby zwolennikiem tego rozwiązania. Niemniej wydaje mi się, że tu odrobinkę przesady w tej dyskusji być może. Rozumiem, że to jest troszkę taka eskalacja.
Tu bym się zgodził, że ten wniosek pierwotny był bardzo roztropny i ja uważam, że jest trafny, jest do akceptacji. Natomiast no tutaj to bym tu miał duże wątpliwości. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę, czyli wreszcie możemy przejść do głosowania. Proszę Państwa, otóż mamy dwa wnioski i teraz tak bym prosił, jeśli się coś pomylę, to prosiłbym służby prawne o pomoc w tych głosowaniach. Najpierw oczywiście będziemy głosować te wnioski, a później całość uchwały, co jest oczywiste, ale uchwałą zmianami w załączniku numer 1 dalej idącymi jest wniosek radnego Trzonka. I najpierw będziemy głosować ten wniosek, natomiast jeśli on nie uzyska akceptacji, to będziemy głosować wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli on nie uzyska akceptacji, to pozostaje nam przegłosowanie całości uchwały lub jeśli któryś uzyska, no to też całość uchwały z tak wygłosowanym demokratycznie wnioskiem, czyli stawkami, jakie będą. I przechodzimy do głosowania, z tym, że jeszcze raz trzeba powtórzyć, ja powtórzę, nie wiem, czy dobrze zapisałem, żebyśmy widzieli, że głosujemy w tej chwili wniosek, gdzie w załączniku numer 1 przy opłatach abonamentowych, przepraszam bardzo, są następujące pozycje. Pozycja pierwsza 20 zł, pozycja druga 50 zł, pozycja trzecia 50 zł, pozycja czwarta 60 zł, pozycja piąta 400 zł i pozycja szósta 500 zł. Dobrze zapisałem wniosek? Tak jest. I taki wniosek głosujemy. Kto jest za tym wnioskiem, żeby takie zmiany zrobić w załączniku numer 1 do uchwały w tych punktach? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dobrze, zinterpretowałem, dobrze. W takim razie głosujemy ten wniosek. Kto jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. Siedemnaście osób za. Kto jest przeciwny? Trzy osoby. Kto się wstrzymał od głosu? Trzy. Stwierdzam, że wniosek uzyskał akceptację Wysokiej Rady, większością głosów oczywiście, i w pozycji trzeciej, a więc tam, gdzie jest opłaty abonamentowe, punkt 3 miesięczna, paragraf 3 ustęp 2 punkt 3 uchwały za każdy pojazd, wpisujemy zamiast kwoty 150 kwotę 120, oczywiście mówimy o polskich złotych. I w związku z tym, że mamy wnioski już rozpracowane, przegłosowane, przystępujemy do głosowania całego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36 na 317 Rady Miejskiej Tomaszowa z 27 marca w sprawie ustalenia ceny płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie oraz wysokości stawek za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania. Przypominam, że głosujemy drugą wersję i wersję poprawioną ze 120 zł, którą przed chwilą przegłosowaliśmy. Wszystko jasne? Jeśli jasne, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę bardzo o podniesienie ręki. Kto jest za? Dwadzieścia trzy osoby. Za, a więc jednomyślnie przyjęliśmy po długich i ciężkich cierpieniach ten projekt uchwały. Brawa będą przy wyborach dla wszystkich radnych, tak jak to było stwierdzone w komentarzach, które dotyczą całej tej sfery płatnego parkowania.